Cześć, mamo. Cześć, co tam? Dobrze, mamo, wiesz, że dzisiaj jest Halloween? No wiem. I właśnie z tej okazji jest impreza Halloweenowa. Serio? Jak wyjdziesz ze stajni, to tam będą takie światełka, to pójdziesz za nimi i tam będą na pewno wszystkie źrebaki. Znasz Milkę? Tak, To ona właśnie będzie was oprowadzała i tak dalej. O, fajnie. To mogę iść? No jasne, że tak. Okej, a tak w ogóle gdzie jest tata? Musiał coś załatwić. Okej, to pa. Pa, miłej imprezy halloweenowej. Dzięki. Dobra, idę ze światełkami. O jać, jaka ta dynia jest straszna. Och, dobra. Ach, dobrze, że się nie przestraszyłam. Śmieszna jest. Okej, dobra, idziemy. O, widzę inne źrebaki i Milkę. Przepraszam, przepraszam. Cześć, Livia. Cześć, Livia. Cześć. Okej, czyli wszystkie źrebaki już są z tego, co tu widzę. Ach, więc tak. Witam Was wszystkich na imprezie Halloweenowej. Na początku muszę sprawdzić obecność, czy wszystkie źrebaki są. Potem Wam powiem, co będzie dla Was przygotowane. Okej, to tak. Śmietanka. Śmietanka, tutaj jestem. Okej, jesteś. Pianka, jestem. Erika, jestem. Lilia, jestem. Kropla, jestem. Urwis, jestem. Muszelka, jestem. Niko, jestem. Parys, jestem. Olaf, jestem. Salsa, jestem. Nadzieja, jestem. No i czekoladka, jestem. Okej, wszystkie źrebaki są. Na początku będziemy zbierali cukierki. Potem będziemy opowiadali straszne historie, a na końcu będzie niespodzianka dla Was. Jaka niespodzianka? Dowiecie się na końcu. Tutaj mam przygotowane na cukierki, więc możemy ruszać. Okej, słuchajcie, pukajcie. Okej, ale super. Pierwszy raz obchodzę takie właśnie imprezy. O, nigdy nie obchodziłaś? No właśnie nie. Kto zapuka? Ja mogę. Okej. Puk, puk. Cukierek albo psikus? A, Halloween, już daję. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj dostaniecie ode mnie. Proszę bardzo. Dziękujemy. Cukierek albo psikus? Już daję. Proszę bardzo, dziękujemy. Cukierek albo psikus? A, proszę bardzo. Dziękujemy. Cukierek albo psikus? Proszę bardzo, źrebaki. Dziękujemy. Cukierek albo psikus? Proszę bardzo. Dziękujemy. Cukierek albo psikus? A, proszę bardzo. Dziękujemy. Cukierek albo psikus? Proszę bardzo. Dziękujemy. Cukierek albo psikus? Proszę bardzo. Dziękujemy. Dobrze, zobaczmy, ile mamy cukierków. O, jacie, ale dużo nazbieraliście. Tak. Dobrze, to teraz chodźcie za mną. Pójdziemy w jedno miejsce i będziemy sobie opowiadali straszne historie. Jej! Ustawcie się tutaj tak w kółko. Możecie sobie wziąć cukierki i będziecie sobie mogli jeść. Dobrze. To kto chce rozdać? Lilia, chcesz? Bardzo chętnie mogę rozdać. Okej. Będziesz podchodziła do źrebaków i będziesz im rozdawała. Dobrze. To chodź. Proszę bardzo.
Okej. No to zacznę od pani. Chce pan, Milka, chcesz coś? No bardzo chęcią. Wezmę sobie cukierka. Krople, co chcesz? Chciałabym to. Okej. Pianka? Oczywiście, że tego cukierka czerwonego. Erika? Mam ochotę na tego cukierka zielonego. Okej. Śmietanka? Czerwonego cukierka. Okej. Olaf? Ja bym chciał tego zielonego. Dobra, ja chcę jabłuszko. Okej. Niko? Poproszę tego zielonego dużego cukierka. Okej. Nadzieja? Tego zielonego, proszę. Urwis, poproszę tego też zielonego. Okej. Salsa, czerwonego cukierka lub tego. Okej. Muszelka, ja poproszę tego zielonego, bo wygląda apetycznie. Czekoladka, tego cukierka pomarańczowego. No i Parys. Ja poproszę te. Słuchajcie, wszyscy mają tak. Jeszcze nam zostało cukierków, to później se zjecie. Okej. Kto chce pierwszy zacząć opowiadać straszną historię? Ja mogę. Okej, Olaf, to chodź tutaj na środek. Dobrze. Dobrze, o czym nam opowiesz? Już mówię. Dwa źrebaki szły się nocą i nie miały gdzie się schować, bo zaczął padać deszcz. Znalazły taki domek mały, w którym były zapalone światła. Zapukały tam dwa razy i nikt im nie otwierał, ale nagle same drzwi się otworzyły i oni tam weszli i nagle światło zgasło i drzwi się zamknęły. I nagle wyskoczył duch! Przestraszyłam się! Co dalej? I dotąd nikt nie widział tych źrebaków. Wow, Olaf, jaka fajna historia! Dziękuję. Kto chce jeszcze? Teraz ja. Okej. Więc tak. Dwa dorosłe konie szły z takiej właśnie imprezy, jak my teraz mamy. Poszły do domu. Poszli spać i nagle jedna klacz poczuła, że łóżko lewituje i miała rację. Łóżko lewitowało i wszystko podniosło się do góry. Potem ona uciekła z domu i zapomniała, że tam jest jej mąż. Jak wyszła tam, to jej męża nie było. I odtąd nikt jej męża nie widział. Wow, to była jeszcze straszniejsza. Jejciu, aż mi ciarki przeleciały, Lilia. Okej, ktoś jeszcze chce opowiedzieć jakąś historię? Ja mogę. Okej. Więc tak. Dawno, dawno żyły taki jeden koń. Bardzo nie lubiał Halloweenu i nagle, jak chciał iść spać, to po prostu łóżko mu zaczęło lewitować, jak ta Lilia mówiła. I zobaczył tam swoją zmarłą żonę. O jacie. I ona go porwała jako duch. Uciekał przed nią i wpadł do jeziora z bardzo wysokiej góry. I już nikt go więcej nie widział. O jacie. Ej, skąd wy bierzecie takie pomysły na tę historię? Nie wiem. Ja tak... Prawdopodobnie chyba wszyscy tak wymyślają, co? Ja wymyśliłam. No,
super historia. Okej. Okay. No i teraz... Teraz się zjedźcie. Okej. Okay. Po zjedzeniu cukierków. Dobrze, chodźcie, słuchajcie. Chodźcie za mną. Okej. Okay. Ej, co tu tak ciemno? Gdzie jest Milka? Ej, nie wiemy. Milka, gdzie jesteś? A! Ej, zapaliło się światło, co jest? Buuu! A, uciekamy! A, ucieczka! A, Miku, co jest? A, pomocy! Gdzie my biegniemy? Nie wiem, może tam chodźmy. Do tego pomieszczenia, dobra, szybko! Ej, chodźcie tutaj! Dobra, idziemy. O, jak tu strasznie. Co ty gadasz? Wow. O nie, paliśmy w złe miejsce. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, chodźcie tutaj wszyscy. Idziemy. Gdzie jest Milka? Nie wiem. Ej, przecież była za nami. Ale jej nie ma. Kto był za nami? Ja byłam, ale chciałam się spytać... Co my robimy w tamtym pomieszczeniu, a nagle jej nie było? Ej, a może ktoś ją porwał, jakiś duch? Właśnie nie wiem. Szybko, tu jest jakieś pomieszczenie? Ej, co to jest? A, to jest ten duch, co? Patrzcie, tutaj jest ten duch. A. Witajcie na imprezie halloweenowej. Czekajcie, ja poznaję ten głos, co? Jak poznajesz? No poznaj, jakby to był mój... Teraz! Woo! Wow! Wow! Ojej, patrzcie, to jest konfetti! Woo! Ale mega! Woo! Ale super! Jocie! Jak tam się podobało, źrebaczki? Tata? O, ja cię nie poznałam. Cię jak mogłeś nas tak wystraszyć? He, cóż, umiem udawać ducha. Ale się wystraszyłam. Super impreza. Tak. Ale straszny ten dzień. Kiedy wy to wszystko przygotowaliście? A, wiecie... Jak jeszcze coś tam robiliście wszyscy? A tak w ogóle, gdzie jest Milka? Tutaj jestem. Jak ty od nas tak szybko wyszłaś? Tajemnica. Jak wam się podobała ta impreza? Bardzo fajnie, tata, ale nie rób tak więcej, bo bym się wystraszyła. Dobra. Ale naprawdę super te dynie są. Tak, właśnie staraliśmy się, żeby wam się podobały. Jacie, jaka ta jest straszna, albo tamta. No, tak wam się podobała jeszcze raz, preza. Była ekstra, jeszcze z tym konfetti to jeszcze lepiej. Cieszymy się. Tato, a tak w ogóle to mama o wszystkim widziała? Tak. O, to dlatego nie chciałam powiedzieć. No widzisz. Woo, ale super! Impreza halloweenowa!